Dzień dobry Państwu, witamy się 3 stycznia, po raz kolejny już, bo to już kolejny film. 3 stycznia 2024, o dziwo pamiętam i się nie mylę, że to 24 rok się zmieniła, no, że się zmienił rok w sensie. No i co, mamy 14, ja zdążyłam zrobić zakupy. Coś tam rozpakowałam, ale powiem Wam szczerze, że się rano źle czułam. I wziąłam tabletkę i ta tabletka mnie tak uśpiła, że po prostu odpadłam na no, półtorej godziny chyba. No i co chciałam jeszcze powiedzieć, że zrobiłam zakupy, bo brakowało mi dzisiaj już rano, wiecie, takich śniadaniowych tematów, śniadaniowych i śniadaniówkowych. No i musiałam się tutaj zaopatrzyć. Wczoraj babcia przywiozła nam jeszcze wieczorem sernik, te dzieciaki jeszcze tam na słodko coś dzisiaj próbowały, ale no tak ciężko było w ogóle je namówić. Bo przede wszystkim na śniadanie było ciężko namówić, a w drugiej kolejności albo na odwrót ciężko je było namówić do pójścia do szkoły. Bardzo tam negocjowały, próbowały jeszcze urwać jeden dzień, ale myślę sobie, że jeszcze będą lepsze okazje, żeby sobie zrobić wagary i taki dzień to bez sensu całkowicie. Więc poszły. Byłam nieugięta, chociaż było mi ich żal, muszę przyznać, bo samej mi się dzisiaj bardzo ciężko wstawało, co jest zresztą oczywiste po takim dłuższym czasie, prawie tydzień. Nie, tydzień to był tego wolnego świąt, ale to w sumie trochę było więcej tych wolnych dni. No to można się trochę rozleniwić po takim okresie, nie? Nie chce się wstawać wcześnie rano, późno się chodzi spać, no i potem ciężko znowu wpaść w ten właściwy cykl. No ale nic, dziś jest środa i na szczęście nie mamy dzisiaj żadnych zajęć popołudniowych, powiem Wam szczerze, że byłoby ciężko. A tak to, no i jutro Matylda ma sprawdzian, więc no, powiedziałabym, że tak trzeba sobie przypomnieć szybko o obowiązkach. No i tak właśnie, zaraz odbieram dzieciaki ze szkoły, Paweł chyba planował odebrać Władka. No i wracamy, będziemy się uczyć, będziemy jeść obiad. Ja jeszcze nie wszystko ogarnęłam po przyjeździe, to znaczy pranie nie jest jeszcze do końca zrobione i nawet rozpakowywanie nie jest do końca zrobione, ale nie pali się, nie? To nagle to po diable. Rozpakowuję rzeczywiście zawsze szybko walizki po przyjazdach, ale dzisiaj stwierdziłam, że no coś tam zrobiłam, ogarnęłam, ale w związku z tym, że po prostu się słabo czułam z rana, to uznałam, że bez przesady, no nie muszę wszystkiego robić naraz, nie? Ruszam właśnie spod Biedronki, więc tutaj się rozłączę. Jadę już po dzieci, mam jeszcze wprawdzie 10 minut do końca angielskiego Klary. No ale to już sobie poczekam tam na miejscu, odbiorę Matyldę w tym czasie i ustalę, czy Paweł odbiera Władka, czy ja mam do niego jechać. No i co? No i działamy, nie? No, to na razie tyle. Jak widzicie, drodzy Państwo, już jesteśmy w domu. Ja już się wzięłam za obieranie ziemniaków. Władysław szaleje, robi drifty w kuchni. Pokaż, Władek, co to potrafi. Wow! Ale cię tata wyszkolił. Co? Ale cię tata wyszkolił. Dobra, czeka nas jeszcze tutaj porządek, rozpakowywanie reszty rzeczy. No i robimy obiad, nie? Znaczy robimy już, ale ogarnąć trzeba przed obiadem. Nie, ja tutaj tak, zaczęłam robić obiad. Podgrzałam sobie odrobinę zakwasu z buraków. Nie przepadam za takim kołem, spróbuję tu dolać trochę wody. No poczekaj, zaraz będzie kapusta na obiad, to się źle skończy, Władek. Chwilunia. Ziemniaki jeszcze, moment, potrzebują. Co? Mleko. No mleko i kapusta, tu nie jestem pewna, czy to jest dobrze. Chcesz torbę na to? Masz taką? Chyba odjadziłem jest ten żur szlątki też idzie, tak? Może iść na dół. Tutaj nie musi stać, ja już nie mam miejsca w szafkach tu. Rzeczy wszystkie też, tak? Tak. Dobra. No to nie musi być w lodówce nic. Nie. Nie musi. Chciałam powiedzieć, że znalazłam swój sposób na zakwas. A to u ciebie to i tak sukces. U mnie to i tak jest sukces, bo samego zakwasu z buraków tak prosto ze słoika to... No to nie rozumiem jak to pić, ale jak się doleje tutaj ciepłej wody i dużo pieprzu i dużo soli się tutaj doda, to jest git. A tobie to w każdej postaci, nie? Zimne, ciepłe, wszystko jedno. No najbardziej lubię ciepły niestety. A może go to chyba trochę osłabiać, nie? We właściwościach. Mniejsze to jest dla mnie zmartwienie już. To i tak jest na pewno lepsze niż nie pić go wcale, nie?
No tak. Też trochę? Czego? Pieprzu? A możesz mi dać, no. Dobra. No już się nie mogę doczekać. Też? Nie, no przecież to jest tak słone, że bez jaj. Ja mam nierozcieńczony przecież. Co? A ja właśnie rozcieńczam. Patrzę, masz. Słyszysz? Pracuję, nie? Pracuję. No to pięknie. Będzie im? No, jeszcze. Dobrze. No, to tyle. Na razie. A potem się zobaczy. Po zakwasie co będzie? No, się zobaczy. Może być różnie. Po zakwasie, no proszę. No. Co robisz, Badziuś? Wedek ćwiczy manewrę, ale chyba poszedł na górę. Gdzie jesteś, Wedek? A, tam, dobra. Wszystko spoko? Siedzicie sobie, chłopaki? Idziesz, Krycha? Głodnie. Głodna już jesteś? Nie, nie, no, nie. No ale i tak zjesz. Nie. Klara, nie właś na to krzesło. Chcesz, żebyście się wywaliły obie? Słucham, co możesz zjeść? Nie, możesz zjeść pęczę, zjesz ziemniaki i mięso z kapustą. Tak, i to zjesz właśnie. Co zabraliście? To jest przyprawa, akurat nie musisz. Tego nie musisz jeść. Co tam możesz? Nie, bo teraz to jest na górę. Boże! Ale siłacz! Chcesz? Nie, bo rozwalicie te krzesła i się krzywdę sobie zrobicie. No. Ty też. Czyja ta woda? A za te papierki z tej wody i za kawałki tych serków. Następnym razem same będziecie sprzątały. Tyle śmieci, żeby zostawić. Musicie się naprawdę zacząć kontrolować z tym, dobra? Okej? Okay? My nie jesteśmy od tego, żeby sprzątać wszystkie śmieci po was. A kto kawałki serka wywalał? Ja w ogóle nie lubię takich serków. No to ty jesteś tak. Czysty. Jesteś czysty. Spójrzcie. Pyszne mięsko. Coś jak łazanki, wiesz? Naprawdę. Tak będzie w smaku. Nie, ale... No dobrze. Chcesz sobie ten duży kawałek nałożyć? Nie, to ja ci nałożę. Na razie to... Nie. Żegnam Państwa. Nie, dziękuję. Ale halo. To cię nie minie. No. A na deser będzie sernik. Na drugie danie będzie sernik. I sernik może być z jakąś konfiturą albo z jakimś dżemikiem. O. Z sokiem malinowym. Albo z jakimś takim sokiem. Z tymi malinami. Z tymi malinami od pani Janiny? Dobra. Ja to zrobię jak chcesz. Tak. Co mówiłeś, Wadziuś? A jest to już masło? Tak. Mleka nie, na razie nie, bo zaraz dostaniesz kapustę i może to się skończyć jakimś dobrym strojkiem. Nie, postaw, to się jeszcze przyda. Nie, Wadziu, usiądź już. To taka kapusta? To jest kapusta z mięsem, a właściwie w tym wypadku mięso z kapustą. Zobaczcie sobie, mięsa nie żałowała. Znowu łazanki smakowały? Wszystkim. To będzie smakowało bardzo podobnie. Tylko bez skrusek, bez makaronu. Ale będą ziemniaki. Wołajcie Matyldę. Ziemniaki też będą? Tak, wołaj Matyldę. Dobra, kończę tu. Wołaj Matyldę, proszę. Matylda, chodź tu.